Hello my friends. Szanowanie dla wszystkich sportowych i nie tylko sportowych podróżników. Już po siódmej, a wstaliśmy o piątej, żeby o szóstej wyruszyć. 8:12 w Chopie. A, już jest 8, to przepraszam. Chciałem do pana Adamczyka, do mistrza sportu zaapelować. Jak to jest, że jak się jedzie z Warszawy do Lublina, to jest tylko jedna taka stacja. Co się dzieje? Po 8 zł jest paliwo, dodam. A jaki się kierunek, bo przecież o tym nie powiedziałem, a jest to najważniejsze. Moi drodzy, jedziemy do świeżo upieczonego drugoligowca Siarka Tarnobrzeg. To jest destynacja na ten odcinek. Z Orlentami Radzyń Podlaski jest to ostatni mecz tego sezonu. Będzie okazja do tego, żeby fetować zwycięstwo, awans. No i my tam będziemy. Będziemy z kamerą. Bądźcie z nami. Będzie ciekawie. No i kolejny pit stopik. Spielberg już mu lepiej, bo się dotlenił, a u mnie coraz gorzej. Co wychodzi? Nawet mi ta woda nie pomaga. O piątej jeszcze się nic człowiekowi nie chce. I trzeba zrobić co? Zmusić się po prostu. Ja się nie zmusiłem. Zostało nam około 30 minut do mety. Piękne okoliczności przyrody. Są stawy rybne, wodne. Nawet bym nogę zamoczył w tej wodzie. Ale nie wziąłem kąpielówek, więc tego nie zrobię. Bądźcie z nami, podróżujcie dalej z nami. Zobaczcie, jakim dzisiaj pięknym automobilem jedziemy. Dobrze się jedzie, Szpilbuś? Nie, Szpilbuś niewyspany. No. A co robiłeś w nocy? Powiedz. Nie spał. Słońce nam sprzyja. Sprawdzaliśmy temperaturę, ma być około 22-23 stopni. Co się dzieje? Papieroska? Nie, może później. Dojechaliśmy szczęśliwie, moi drodzy. Wejście do hotelu Ewa w Tarnobrzegu. Zostawiamy na razie graty, robimy delikatny check-in, pokój mamy dopiero od 15, a jest godzina 10:30, ale za chwilę mamy się spotkać z Kubą z klubu i mamy zacząć zwiedzanie miasta. Idziemy, mam nadzieję, że na recepcji będą panie. Moi drodzy, zaczynamy nasz randewu po Tarnobrzegu. Za moimi plecami wyjątkowe miejsce, Zamek Tarnowskich, założycieli miasta, jedna z najsłynniejszych rodzin związana właśnie z Tarnobrzegiem. A tutaj przed frontem wejścia do tego pałacu, zegar słoneczny. Oglądaliście Grę o Tron, każda rodzina ma swoje motto, u mnie również rodzina byle do piątku. Hasło jest po łacinie, trudne do przetłumaczenia. Tendite in astra viri. Dążcie do gwiazd, mężowie. Neogotyk, XV wiek. Będzie okazja, żeby poprzechadzać się po tych wspaniałych miejscach, ale idziemy do środka, zobaczymy, co mają w środku. Stara nasza zasada, i to nie jest pierwszy wyjazd, mówi o tym, że nie ma dubli. A jeżeli operator nie jest w stanie wcisnąć przycisku, to ja muszę produkować się raz jeszcze. Więc powiem dla tych wszystkich, którzy nie słyszeli, raz jeszcze o tym, że mam niesamowity bagaż. W 1927 roku niestety uległ on zniszczeniu, doszło do pożaru. Niestety duża część mebli, pani nam mówiła, że około 40% jedynie stanu biblioteki, jeśli chodzi o księgozbiór, udało się uratować. Ale te, które się zachowały, możecie obecnie oglądać w Muzeum Tarnowskich na Dzikowie. Od czasów II wojny światowej cały zamek pełnił rolę szkoły rolniczej. Dopiero w 1997 roku szkoła przestała istnieć i od tego czasu jest tam muzeum, które dzisiaj mieliśmy okazję razem z wami zwiedzać. Idziemy dalej, zwiedzamy cały czas Tarnobrzeg. Będzie woda, będzie jedzenie, ale przede wszystkim będą atrakcje sportowe. To jest dopiero początek. Rozgrzewamy się. Przechadzamy się po bulwarach nadwiślańskich. Tu możecie sobie zobaczyć miasteczko ruchu drogowego. Można tutaj sobie zrobić kartę rowerową. Dalej stary browar, a tamte wysokie dwa budynki to kościół dominikanów i budynek sądu, który leży vis-a-vis, niektórzy by powiedzieli vista la vista, naszego hotelu, gdzie przebywamy. No i wiemy też jedno, że jest to też miejsce takie nieformalne spotkań młodzieży. Przy piątku, przy sobocie spotykają się. Tutaj chłopiec z dziewczyną może iść za rękę. Powietrze, tlen, przede wszystkim endorfiny. Jedni biegają, drudzy jeżdżą na rolkach. I rzeka Wisła obok nas, która rozgranicza dwa województwa. Województwem podkarpackim i województwem świętokrzyskim. Kiedy byłem małym chłopcem, uwielbiałem oglądać z kamerą wśród zwierząt. Państwo gutwińscy opowiadali różnego typu anegdoty i ja teraz powiem taką, tak zwaną ciekawostkę. Widzicie tutaj na tej brzozie, na samej górze są gniazda. Napiszcie mi nazwę tego ptactwa, które tam gniazduje. Jedzą komary. Plac Bartosza Głowackiego. Jesteśmy w samym centrum, the heart of the city, jeśli chodzi o Tarnobrzeg. No i tutaj nie sposób nie wspomnieć o Republice Tarnobrzeskiej. Można powiedzieć taką ciekawostkę, że
Tarnobrzeg mógłby być enklawą jak San Marino. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to sobie wszystko możecie wyczytać chociażby na Wikipedii, ale fakty są takie, że działo się to wszystko w 1918 roku. Był to ruch chłopski. Miała być rewolucja, a Józef Piłsudski zdecydował o tym, że rewolucji nie będzie. Przyjechały tutaj wojska naszego marszałka późniejszego, no i rozgoniły całe towarzystwo. Ulica Szkolna w Tarnobrzegu. A co można robić na ulicy Szkolnej? Uczyć się, więc okoliczna młodzież uczy się wieczorami piątkowymi i sobotnimi właśnie na ulicy Szkolnej, gdzie znajdują się wszystkie okoliczne kluby nocne, puby, czyli miejsca, generalnie mówiąc, schadzek. To jest właśnie tu. Na Szkolnej szkolimy się z życia. Ja bym mógł być kelnerem, mógłbym, dlatego że jestem wysoki i mógłbym na przykład, jak zakładają te fartuchy, to ja nie musiałbym zawiązywać, bo po prostu by się sam trzymał. Znajdujemy się w najbliższej okolicy ratusza miejskiego, a obok mnie siedzi legendarny działacz chłopski, wójt Dzikowa, Jan Słomka. Zasłynął ze swojej życiowej maksymy, a brzmi ona tak, iż największym skarbem człowieka są dobre obyczaje. Kolejna ławeczka i kolejny ważny człowiek, jeśli chodzi o historię miasta Tarnobrzega. Stanisław Pawłowski odkrył złoża siarki, a wiadomo, że jeżeli Tarnobrzeg, to siarka. Jeżeli siarka, to Tarnobrzeg. Moi drodzy, zobaczcie, jak tutaj jest. To nie jest Acapulco, a jest zawodowo jezioro tarnobrzeskie, miejsce wypoczynkowe, gdzie mieszkańcy Tarnobrzega i okolic przyjeżdżają gremialnie, weekendowo. Plażing, smażing, można pływać na wake'u, można pływać na kajaku, na łódce, można wynająć rower wodny, ale przede wszystkim zażyć kąpieli słonecznych. 560 hektarów powierzchni, jest to zbiornik, który powstał w wyniku zalania wyrobiska górniczego. Co ciekawe, z koryta Wisły przelano tutaj wodę i ta woda jest krystalicznie czysta. Możecie to sobie zobaczyć, bo udało mi się trochę tej wody nawet zażyć. Również można tutaj nurkować. Jest centrum płetwonurkowe. W najgłębszym miejscu jezioro Tarnobrzeskie ma 110 metrów głębokości. 111 milionów metrów sześciennych wody znajduje się w tym zbiorniku. Imponująca liczba. I co jest jeszcze ważne, że cała ta infrastruktura, ławeczki, toalety, miejsca gastronomiczne, to wszystko jest nówka, funkiel nieśmigane, bo razem z chodnikami i drogami dojazdowymi zostało to wybudowane rok temu, w 2021 roku, więc można powiedzieć, że pachnie nowością. Moi drodzy, jesteśmy w miejscu wyjątkowym, panorama na jezioro Tarnobrzeskie i wszyscy nam mówili, że jedną z topowych atrakcji jest przejazd tyrolką. Co jest ważne, limit wagowy. No niestety, my ze Spielbergiem na ten limit się nie zapaliśmy. 110 kg, tak? 110 kg to jest max, 25 kg to jest takie minimum. Chodzi o prędkości, to nie chodzi o to, że lina nam się gdzieś zerwie, ponieważ tam są olbrzymie zapasy. Natomiast chodzi o to, że hamowanie osiąga się zbyt duże prędkości i hamowanie jest już mało komfortowe. Jakiś kontakt do Was? Jak Was najłatwiej znaleźć? Strona internetowa, myślę, zipline.pl albo na Facebooku zipline.pl, numery telefonów, maile, wszystko tam jest dostępne. A próbkę tego, jak się zjeżdża na tej tyrolce? Może utnij sobie jedną nogę i tam. Tak, jedna noga by nie pomogła. Zobaczycie za chwilę. Czy można w kulturalnych warunkach zjeść kiełbaskę? Pokaż tą kiełbaskę. Jest chrzanik, jest musztardka, jest ketchupik, jest ciepła jeszcze bułeczka i są takie piękne okoliczności przyrody. Pan pływa sobie na wake'u, a my po prostu zjemy coś, bo już ślina ścieka, dawno nie jedliśmy, więc my sobie to zjemy, a za chwilę też porozmawiamy nieco o futbolu. Z nami jest Kuba Dryś, który jest człowiekiem orkiestrą, jeśli chodzi o siarkę Tarnobrzeg, więc będzie okazja, żeby porozmawiać o piłce, o tym, czym Kuba się zajmuje w klubie, jakie są plany, jakie są ambicje siarki jako nowo, można powiedzieć, jako świeżo upieczonego Beniaminka drugiej ligi. Wiesz wszystko, co się dzieje w klubie. Możesz nam powiedzieć dwa zdania. Widzieliśmy dzisiaj, spotkaliśmy się z trenerem Sławomirem Majakiem. Widziałem, że również współpracujesz z nim na co dzień. Tak jest. Współpracujemy ze sztabem pierwszej drużyny w zakresie wyszukiwania zawodników pod kątem okienka transferowego. Którzy zawodnicy są w cenie? Ja dzisiaj tak trochę, no,
na szybko powiedziałem, że roczniki 2005-2006, ale mówisz, że chyba nawet młodzi. Nawet młodsi, tak. Zaczynamy już poszukiwania zawodników od wieku licealnego, czyli w tym roku jest to rocznik 2008. Jest to najmłodszy wiek, w którym młody piłkarz może iść do pierwszej liceum. Jako że mamy szkołę mistrzostwa sportowego, która bardzo dobrze funkcjonuje, fajnie się rozwija, to dzięki temu możemy z całej Polski wyszukiwać zawodników, których ściągamy do szkoły mistrzostwa sportowego i oferujemy im świetne warunki rozwoju. Największą wagę przykładamy do naszego regionu, natomiast dzięki temu, że w całej Polsce mamy kilku skautów, którzy z nami współpracują, rozszerzyliśmy tę siatkę skautingu na cały kraj, 18 osób, którzy po całej Polsce są rozsiani. Mamy dwóch koordynatorów regionalnych, którzy odpowiadają za północną i południową część Polski. Oni tam te działania skautów, którzy podlegają województwom dla danego regionu, koordynują. Raz na dwa tygodnie spotykamy się, analizujemy te wszystkie raporty, mecze i budujemy naszą bazę danych, bazę zawodników, których obserwujemy głębiej. Wjechała przystaweczka Carpaccio, wołowe. Trzeba zrosić troszkę cebulką, cytrynką. A to jest perełka. A ty nie prowadzisz? No. Szpilmuś mnie odwiedzie do domu. Poza karty. Warto o nie poprosić, jak będziecie tutaj u chłopaków starajni. No, jakie hasło? Na pana Drysia, proszę się powołać. Kuba Dryś. I wszystko jasne. Odrobina tuńczyka. To wszystko się dobrze komponuje, naprawdę. Do tego grzaneczka. I co? I rukola. Co my tu mamy? Quesadilla. Z sosem czosnkowym. Zobaczcie, jest czerwona cebulka. Czerwona fasolka. Jest mięso wołowe. Ziemniaczki. Kieszonkę schabową w sosie z kurkami. Sakiewkę. Sakiewkę. I surówkę. Z czerwonej kapustki. Niam, niam, niam. Były napisane, że są ostre. Nie, nie są ostre. Ale bardzo fajnie się komponują z nimi ten sos czosnkowy, który jest taki mocno czosnkowy. Nie jest majonezowy, jest czosnkowy. Mniam. Krótkie słowo podsumowanie, jeśli chodzi o miasto Tarnobrzeg. Podoba nam się. Wszędzie jest blisko. Pojechać nad jezioro tarnobrzeskie. Szczególnie teraz, kiedy sezon się zbliża, jest coraz fajniejsza pogoda. Na stadion rzut beretem. Do hotelu rzut beretem. Sporo radiowozów policyjnych. Ale to dobrze, bo dzięki temu jest bezpiecznie w mieście. Uważajcie, i noga z gazu przede wszystkim. Zajedziemy jeszcze po drodze do pana Obajtka, bo musimy zalać. I do żabki, rerekumku. Nie, nie mówmy nazw. To co zawsze, zawsze kupujemy wodę gazowaną na noc. Kupujemy wodę mniej gazowaną. Po prostu jakiś słodycz. Czy to będzie oligocen? Czy to będzie tak zwana woda ognista? Czy też po prostu pospolita berbela? Na początek stara polska zasada. 200, a potem zobaczymy. Nie musimy się zrywać o świcie, bo na stadionie meldujemy się, myślę, że około 14, może 14.30. Jutro feta, Siarka, Tarnobrzeg w drugiej lidze. Dzień dobry, dobry wieczór dla tych, którzy jeszcze śpią. Vamos! Drugi dzień w Tarnobrzegu. Jesteśmy w hotelu Ewa. Jakim wynikiem zakończył się? 5-0. 5, może nawet 6-0. Ale myślę, że godnie reprezentowałem. Przepraszam. Przestronny parking. Jeśli chodzi o sam pokój, nie jest jakiś turbo przestronny, ale łóżka wygodne. Klasycznej poduszki był jeszcze tak zwany Jasiek. Podoba mi się wystrój. Czyli jak coś jest utrzymane w tych kolorach szarych, grafitowych, to wszystko jest w tym kolorze. Internet 40 downloadu, 20 uploadu, ale mimo tego, że wyniki były dobre, zdarzało się wieczorową porą, że się delikatnie przycinał. Jeśli chodzi o samą łazienkę, klasyczna, taką jak lubię, używaliśmy tej łazienki. Słowo na temat śniadania, bez szału. Byliśmy w hotelach, gdzie była większa różnorodność, większy wybór dań. Przedłużyliśmy troszkę dobę bez jakichś ekstra dopłat. Sympatyczna pani na recepcji nam na to zezwoliła. To na pewno jeszcze na plus lokalizacja. Tarnobrzeg nie jest wielkim miastem, tutaj wszędzie jest blisko, a hotel jest zlokalizowany w samym centrum. 360 zł za dwie osoby. Myślę, że to standardowa cena. Zawsze te ceny oscylują właśnie wokół 300-400 zł, w zależności od miasta, w zależności od klasy. To tyle, jeśli chodzi o hotel. Dzisiaj wielka feta w Tarnobrzegu. Awans upragniony, wyczekiwany do drugiej ligi.
Moi drodzy, jesteśmy w samym sercu, na środku boiska, jesteśmy na stadionie Siarki Tarnobrzeg. To tutaj za kilkadziesiąt minut wybiegną piłkarze Siarki i drużyny Orląt Radzyń Podlaski. Trójka arbitrów z Krakowa, Mariusz Złotek dzisiaj będzie obserwował pracę moich kolegów po gwizdku. Napis Siarka Tarnobrzeg i trzecia liga, moi drodzy, już nieaktualne. Dziś kończy się ta misja pod tytułem trzecia liga. Dzisiaj ten stadion się zapełni. Widzieliśmy kolejki do kas, piłkarze będą w pewien nieoczywisty sposób przemieszczali się dzisiaj po mieście, a potem wiadomo, jest delikatna dyspensa od trenera, więc dzisiaj będą świętować, będą fetować się z legendą klubu, panią Alą, która od kilkudziesięciu lat pracuje w klubie, włada swoim małym poletkiem, a jest to poletko związane ze strojami, ze sprzętem sportowym i to ona jest the man in charge, jeśli chodzi o wydawanie sprzętu i dbanie o to, w czym zawodnicy grają, w czym trenują. Mamy dla niej małą zagadkę, także idziemy się zapytać, czy pamięta pewnego zawodnika sprzed lat, którego kariera tak się potoczyła, że zakończył ją u mnie w moim macierzystym klubie. Idziemy. Jest z nami pani Ala. Pani Alu, ile lat już w Siarce? 37 lat. Minie w lipcu. 37 lat. Czy pani kojarzy tego oto zawodnika? O Matko Boska. Ja tylko zrobię taką małą podpowiedź. Jan Paweł II. Darek Papież. Dariusz Papież. Papi, pozdrawiam. Cudowny chłopak. Pozdrawiamy go. Cudowny. I zaczynał chyba w tych najlepszych latach? W najlepszych latach. Kiedy Siarka awansowała. I był też młodzieżowym reprezentantem Polski. Sprawdzali go. Tak. I oprócz tego, że fajny piłkarz, to też fajny człowiek. Fajny piłkarz, ale on nie mieszka ostatnio w Warszawie? Mieszka w Warszawie i tak się historia potoczyła, że jak kończył już swoją karierę po wielu latach w różnych klubach, to w moim klubie zakończył. Bo jak kojarzyłam z Bednarczykami, ale Darek Papież tak. Wspaniały zawodnik. Wychowany w Pogoni Staszów, ale potem przez całe lata u was w Siarce. Tak. Z nami trener Siarki Tarnobrzeg, Sławomir Majak. Panie trenerze, chyba najlepszy możliwy moment, żeby odwiedzić Tarnobrzeg. Dzisiaj ostatni mecz z Orlętami Radzyń Podlaski, który można powiedzieć spina klamrą ten jakże udany sezon. Fajnie, że nam udało ten mecz ostatni w Krakowie rozciągnąć na swoją kość, żeby ten mecz do dzisiejszy nie był pod takim napięciem, bo wiadomo, jak taki mecz ostatniej szansy by się grało. Nie każdy z zawodników mógłby ten ciężar unieść. Z perspektywy całego sezonu byliśmy zespołem najbardziej równo grającym. Przed nami druga liga, zupełnie inne wyzwania. Inne wyzwania, inne okoliczności, więc musimy się do tego optymalnie przygotować. Można powiedzieć, że trener Sławomir Majak jest specjalistą od awansów, bo to nie pierwszy awans w pana trenerskiej karierze. Jeżeli chodzi o trzecią ligę, o drugą ligę już trzeci, więc ten ostatni jest najlepiej smakuje, tym bardziej, że wszyscy sobie zdawaliśmy sprawę, że ta grupa jest bardzo wrona, bo w innych grupach było to zupełnie zawsze walczyło awans, jakieś dwa zespoły u nas jeszcze miesiąc temu było jakby zaangażowane w awans ekip 6. Potem się to powolutku to kruszyło to z kolejki na kolejkę. Ostatnia praktycznie kolejka przed w meczu w Krakowie jeszcze trzy zespoły miały teoretyczne szanse na awans. Oczywiście plus my i Łagów, który walczył o to premiowane miejsce. Więc cieszymy się, że tą walkę rozstrzygnęliśmy już w Krakowie. Wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję. Dziękuję. I gratulujemy dziękuję awansu. Bardzo w imieniu całego zespołu. No i dzisiaj feta, można powiedzieć. Czyli dzisiaj mała dyspensa będzie dla zawodników. Na pewno tak. No, w takich chwilach wyjątkowych, jakich niewątpliwie jest awans do drugiej ligi, taka feta jest potrzebna. Ona dzisiaj niewątpliwie będzie. Zawodnicy mają jakąś tą dyspensę, mogą sobie pozwolić na dużo więcej. Wyjątkowy czas, wyjątkowa chwila. Z nami jest prezes Siarki Tarnobrzeg, pan Dariusz Dziedzic. Panie prezesie, po pierwsze gratulacje awansu, historyczny moment dla klubu, no i taki mocno wyczekiwany dzień. No zgadza się, na pewno jest to bardzo emocjonujący okres, dzień, czy tam załóżmy tydzień temu, jak robiliśmy awans na Krakowi. No nie ukrywam, że czekałem na to dość długo, bo 3 lata byliśmy poza drugą ligą, teraz generalnie wracamy, także ogólnie rzecz biorąc dużo emocji. Na pewno ten awans, który zrobiliśmy 10 lat temu, a dzisiaj jest duża różnica, w tym momencie dużo więcej emocji i nie ukrywam, że dużo pracy włożyliśmy w to, żeby tak się stało. A jeśli chodzi o cele sportowe? Jeżeli chodzi o cele, no wiadomo, że jeżeli jesteśmy Beniaminkiem i Beniaminkowie różnie funkcjonują w tym pierwszym roku. Naszym celem jest, można powiedzieć, spokojne utrzymanie, jeżeli udałoby się tutaj zrobić, załóżmy taką fajną korektę, bo o tym myślimy, także rewolucji nie będzie, raczej ewolucja, tak jak w ostatnich dwóch oknach. Także myślę, że ten środek tabeli, a jeżeli by się udało coś więcej, to już na pewno byłoby z dużym bonusem. DNA Siarki to jest ogólnie rzecz biorąc ogrywanie młodzieży, wdrażanie młodzieży do piłki seniorskiej przez ostatnie lata i na poziomie drugiej, nawet trzeciej ligi udało nam się to robić dość skutecznie i wielu zawodników zostało wytransferowanych w ostatnich latach do wyższych lig, od ekstraklasy po niższe ligi. Nie ukrywam, że też w tej chwili mamy od poniedziałku jednego zawodnika
na testach w jednym z klubów ekstraklasowych, już finansowo jesteśmy porozumieni, także ogólnie rzecz biorąc ciągle realizujemy ten plan i myślę, że w drugiej lidze, ale stopniowo będziemy też dochodzili do tego poziomu, tak jak kiedyś, żeby Siarka miała młody, ambitny zespół i zachwycała generalnie, można powiedzieć, swoją grą i punktowała wysoko w rankingu Pro System. Przechadzając się po stadionie, zobaczyliśmy znajomą twarz. Z nami jest Tomasz Urban, prywatnie, można powiedzieć, kibic Siarki, a zawodowo dziennikarz Viaplay. Tomek, no nie mogło Cię chyba zabraknąć na tym meczu. Nie, no nie mogło. Ja już sobie obiecywałem od dłuższego czasu, że jak będzie taka sytuacja, że ten mecz będzie o czymś decydował, no to na pewno przyjadę. A nawet jeżeli nie będzie o niczym decydował, to chciałem na tym jednym meczu w tym sezonie być, bo mam taką pracę, że w weekend jestem w Warszawie i no nie mogę przyjeżdżać do Tarnobrzega na mecze, więc no teraz nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności. Mam wolny weekend, więc skorzystałem z okazji i jestem. Cały rok czekaliście chyba na ten awans. Kilka drużyn biło się o to. Mieli, i Łagów miał chrapkę na ten awans. Chyba ten mecz z Łagowem był taki przełomowy. No i teraz można powiedzieć, że dzisiaj feta, świętowanie. I przez cały sezon myśleliśmy o tym dniu i o tym, że uda nam się awansować, aczkolwiek no takiej stuprocentowej pewności nie było, bo ta konkurencja w tym sezonie była przepotężna. Łagów się bardzo mocno zbroił w zimie, 16 transferów przychodzących do klubu, mnóstwo pieniędzy poświęconych na zbudowanie kadry w Stalowej Woli, bardzo duże pieniądze krążące w podhalu Nowy Targ, więc rzeczywiście konkurencja była bardzo mocna i miała chrapkę na awans, no ale udało się akurat nam. Myślę, że tak z perspektywy całego sezonu piłkarsko po prostu na to sobie zasłużyliśmy. Uważam, że tak zostawiając emocje na bok, że po prostu byliśmy najlepszą drużyną. To jest ten moment i ta chwila, na którą czekaliście wy i czekaliśmy my. W końcu możemy skosztować stadionowej Giętej na stadionie Siarki Tarnobrzeg. I co zrobiliśmy? Przezornie przyszliśmy tutaj nieco wcześniej. Jeszcze mecz się nie rozpoczął, żeby uniknąć kolejek, bo dzisiaj sporo ludzi na stadionie. Taka wielka, że aż mi się złamała na dwie części. Od 15 minut zjadłem. Ileż ja już połamałem tych noży i widelców. Jest musztardka. Jest dobra. Jest mięsna. Jest dobrze przyprawiona. Dzięki temu zamykam oczy i wiem, że jestem na piłkarskim widowisku. Gorąca. Słusznych rozmiarów kiełba. Jaka cena? 15 zł za dwie kiełbasy i frytki. Zapłaciliśmy 36 zł. Zjem taką kiełbasę i mogę pełne 90 minut kibicować swojej drużynie. Będą na stadionie również kibice gości. Około 60 dzisiaj kibiców z Radzynia Podlaskiego pojawi się na obiekcie w Tarnobrzegu. Podsumowując, catering stadionowy na Siarce. Jest gdzie zjeść, jest gdzie usiąść. Oczywiście najwięcej schodzi piwa. Pan obok nas zamówił aż 12 sztuk ręką. O. A dla tych, co lubią zamaczać, można zamoczyć. Jest wyczuwalny tłuszczyk. Miam. Szanowni Państwo, chciałbym wszystkim pogratulować wszystkim zawodnikom, którzy tak dzielnie walczyli, wywalczyli upragniony awans dla Was, dla kibiców. I wystartowali. Poszły konie po betonie. Wszyscy śpiewają. Dzisiaj będą wszyscy razem świętować. W tradycyjnych żółto-czarnych strojach gracze Siarki. Biało-zielony gracze Orlą Radzyń Podlaski. Murawa nienagannie przygotowana. Tylko grać i wygrywać. Zwróciliśmy uwagę na efektowną tablicę świetlną, która jest za jedną z bramek. Cały czas na stojąco trener Sławomir Majak obserwuje ten mecz. Zwróciłem uwagę, że mimo 53 wiosen na karku trener, no, nienaganna sylwetka i widać, że na siłownię bywa dużo częściej niż chociażby ja. Jedenasta minuta spotkania. Gospodarze otworzyli wynik w tym spotkaniu. Prowadzą 1-0. Chyba będzie wesoło dzisiaj w Tarnobrzegu. Tak mi się wydaje. To mogą być miłego początki.
repertuar dopingowy bez używania tych słów. Bardzo bym prosił, żebyście tego nie robili. Oprócz tego, że mamy wynik 2-0, czyli wynik się zmienił, to zmieniło się również to, że na trybunach pojawili się kibice z Radzynia. Tak jak były informacje, około 60 osób dzisiaj przyjechało do Tarnobrzega. Nieco spóźnieni byli, ale są, dopingują i są głośni. Z gry nieco więcej mają goście w tej drugiej połowie i mieli nawet swoje sytuacje, ale na uwagę i na pochwałę zasługuje młyn ekipy Siarki. Dopingują cały mecz, są głośni. Widać, że dzisiaj będą świętować. To będzie ich noc. Mamy to, panie Piotrze. Pokaż koszuleczkę. Gratulacje dla całej drużyny, zawodników, trenerów, prezesa. Tak się mamy, tak się mamy, Zaleczko! We are the champions, leci melodia, moi drodzy. Dzieje się na murawie, ale teraz wszystko przenosi się na plac Bartosza Głowackiego. Tam tymi Harlejami, które tam stoją, piłkarze zostaną wywiezieni i tam będzie już ta feta właściwa. Kibice teraz udają się na ten plac i my również się tam udajemy, będziemy tam z kamerą. Siarka Tarnobrzeg w drugiej lidze. Dobiega końca nasza wizyta w Tarnobrzegu, za moimi plecami feta. Tarnobrzeg dzisiaj nie będzie spał. Myślę, że dzisiaj do białego rana będzie tutaj zabawa. Piłkarze, działacze, kibice na pewno będą świętować historyczny awans do drugiej ligi. Fajnie, że tu byliśmy, fajnie, że udało się uczestniczyć w tym wyjątkowym święcie piłki nożnej w Tarnobrzegu. Lajki, suby, dzwoneczki, napiszcie nam fajny komentarz. Oglądajcie kolejne football tripy na kanale RVBet. Łączy nas pasja. Do zobaczenia. Cześć.